Cześć, witajcie na kanale Bibliowersytet. Jesteśmy tutaj e, razem z Pawłem, żeby poopowiadać wam trochę na temat e, naszych ostatnich e, przemyśleń na temat święt, świąt, świąt Wielkiej Nocy. E, tak, świąt Bożego Narodzenia, nie, ale Wielkiej Nocy, tak. E, chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tym. No, bo jak to już wiecie z naszego bibliotecznego kanału, e, walczymy sobie z tekstami biblijnymi w kontekście też ich znaczenia dla codziennego życia, dla życia ludzi wierzących. No i jakby naturalnie, e, naturalnie to się tak składa, że różne myśli przychodzą do głowy i chcielibyśmy się z, z wami podzielić tymi myślami. Święta Wielkiej Nocy to zdecydowanie bardzo ważna święta dla chrześcijan, ponieważ one mówią o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wspominamy wtedy to co, dla nas, to, co dla nas zrobił Pan Jezus. To, jak też Jego, jego śmierć i Jego zmartwychwstanie może wpływać na nasze codzienne życie, bo to, to dla nas największa frajda, że z jednej strony badamy teksty starożytne, a z drugiej strony właśnie szukamy i widzimy, jak one się przekładają na nasze codzienne życie. Więc e, Witamy Was serdecznie. Może Paweł też przywitaj tutaj naszym widzów serdecznie. Żebyś... Ja też nas. serdecznie witam. Ta wzmianka Tomka o Bożym Narodzeniu wynika z tego, że jak próbowaliśmy to nagrać przed chwilą, to Tomek zapowiedział, że będziemy rozmawiać o świętach Bożego Narodzenia i nagrywamy drugi raz, żeby już było jasne, że rozmawiamy o Wielkanocy, więc ja też się cieszę bardzo, że tutaj jestem. Tak. Chciałbym Wam na początek przydać taki fragment z Ewangelii Marka 15 rozdziału, który będzie takim początkiem naszej tutaj rozmowy, czy moich tutaj jakichś rozkmin na temat, na temat pewnych właśnie wydarzeń, które się dokonały na krzyżu. Kiedy Pan Jezus wisi już na krzyżu w Ewangelii Marka 15, 31, czytamy tak. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, król Izraela. Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również ci, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. Mamy taki fragment, i zazwyczaj różne, różne myśli gdzieś tutaj przychodzą. Ja zacząłem sobie zadawać takie pytanie, dlaczego obserwujący Jezusa i drwiący z niego. Zakładają, że Jezus powinien zejść z krzyża. Bo zobaczcie, to jest takie pytanie: innych ratował, tak? Siebie nie może uratować, tak? I jeżeli rzeczywiście jesteś tym królem Izraela, to, to zejdź z krzyża, tak? Niech teraz zejdzie z krzyża, byśmy zobaczyli, i uwierzyli. I generalnie staje się to takim przedmiotem drwin. Ludzie drwią z Jezusa, dlatego, że nie możesz zejść z krzyża, i że zakładają, że z tego krzyża powinien. Powinien zejść. I myślę, że gdzieś jest tutaj ukryta taka myśl: że jeżeli Jezus jest królem, to powinien móc pokonać potęgę Rzymu. Kiedy zastanowimy się nad tym, czym był krzyż, to zobaczymy, że krzyż był symbolem największej potęgi ówczesnych czasów takiej potęgi społecznej, militarnej, ekonomicznej. Rzym, cesarstwo rzymskie, to była taka cywilizacja najbardziej rozwinięta i rzeczywiście dzierżąca wtedy największą władzę potęgę, potęgę której nikt nie mógł się przeciwstawić, a ktoś, kto przeciwstawiał się, no, mógł po prostu zawisnąć na krzyżu, więc wszyscy, którzy wisieli na krzyżu, byli takim symbolem, takim głosem, głosem znakiem, który cesarstwo rzymskie. Projektowało i opowiadało, że my tutaj, my tutaj rządzimy, nie zadzierajcie z Rzymem. Jeżeli ktoś miał odwagę zadzierać taką potęgą, imperium musiał liczyć się z Krzyżem, z pokonaniem i z porażką. I odwrotnie. Jeśli ktoś pokonałby Rzym, no to na tym Krzyżu by nie zawisł. Jeśli ktoś dysponowałby siłą większą niż Rzym, no to tak naprawdę nigdy nie musiałby na tym Krzyżu wisieć. Więc jeżeli Jezus przedstawiany jest jako Król, no to trwi się z Niego, tak? takim jesteś królem, a nie umiesz sobie poradzić, nie umiesz sobie poradzić z Rzymem. No właśnie, takim jesteś królem, że zawisłeś na krzyżu. Gdybyś był królem mającym wielką władzę, no to zszedłbyś z tego krzyża, pokonałbyś, pokonałbyś Rzym. Te drwiny pokazują, że Jezus nie był dla ludzi królem, bo gdyby nim był, to na krzyżu by nie zapisł. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy Jezus rzeczywiście mógł zejść z krzyża. I kiedy zadajemy sobie to pytanie, kiedy tak sobie myślimy nad tym pytaniem, to oczywiście pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, no to jest, że tak, no czemu nie mógł? Miał potęgę, miał władzę, dysponował, dysponował ogromną władzą, która mogła. Pozwolić mu zejść z tego krzyża, a jednak tego nie robi. No więc rodzi się kolejne pytanie: dlaczego tego nie robi? Dlaczego nie wykorzystuje swojej potęgi, swojej siły, żeby pokonać potęgę Rzymu? Ciekawe jest to, że w Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy o wydarzeniach pojmania pana Jezusa i później zaprowadzenia go przed różnego rodzaju sądy. To Jezus mówi do Piotra, który ucina ucho jednego ze sług, arcykapłana, mówi: Gdybym chciał, to by 12 legionów aniołów tutaj stanęło i, i walczyło w mojej obronie. No, a jednak tego nie robi. I, I dlaczego? Powiem Wam jedna taka ciekawa książka, która ostatnio trafiła mi w ręce. Książka Christophera Watkinsa, Biblical Critical Theory po angielsku, taka krytyczna. Teoria biblijna. Generalnie chodzi o to, że, że pan Christopher wchodzi w interakcję z tym, co dzieje się we współczesnej kulturze, we współczesnej filozofii, w myśli współczesnego świata i mówi, w jaki sposób narracja biblijna może wejść w polemikę z tym, co dzieje się współcześnie, z tym, jak ludzie myślą. I pisze, on bardzo ciekawie, że. Tak naprawdę, gdyby Jezus wykorzystał tą swoją siłę, to wykorzystałby, zrobiłby dokładnie to, co robi Rzym. Tylko zastosowałby siłę ciut większą. Tak? Byłaby to siła, powiedzmy, symetrycznie taka sama. To byłaby siła równoległa. Tak? Tu jest siła militarna i tu jest siła militarna. Tyle tylko, że siła Jezusa byłaby siłą wyższą i ta siła wyższa pokonałaby siłę y, słabszą. Tak? Jezus wykorzystałby po prostu większy arsenał. Militarny czy jakkolwiek wojskowy, po to, żeby pokonać, pokonać Rzym. I teraz rodzi się pytanie, co wtedy by się stało? Tak naprawdę, wydaje się, że w, że w wyniku takich rzeczy powstałoby po prostu kolejne, kolejne imperium, kolejna cywilizacja silniejsza, kolejna cywilizacja, która po prostu. Czekałaby na to, że powstanie kolejna cywilizacja, która będzie chciała ją pokonać, przeciwstawić się jej, zniszczyć ją. Tymczasem Jezus, tak jakby stanął przed tym całym Rzymem, przed tą całą potęgą zła uosobionego w Rzymie, i mówi: No to wyciągajcie wszystko, co tu macie pokażcie największą swoją siłę, jaką dysponujecie. I teraz, jeżeli sobie pomyślimy, że zastosowanie największej siły prowadzi do śmierci, no to właśnie tutaj dochodzi do tej, do tej prezentacji największej siły Imperium Rzymskiego. Oni pokazali to, co, na co stać ich najwięcej. Już więcej nie byli w stanie zrobić. Doprowadzili po prostu do śmierci. Teraz, patrząc na całą narrację Biblii, byśmy powiedzieli, doprowadzili, Stworzenie, ludzie stworzeni przez Boga, zbuntowani przeciwko Bogu, doprowadzają do śmierci swojego stwórcę. W pewnym sensie obraz jest strasznie przygnębiający, jest taki smutny. Jezus bierze na siebie, powiedzielibyśmy, konsekwencje tego, że człowiek odszedł od Boga, że uznał za Boga kogoś innego niż samego Boga. I teraz w wyniku tych działań Boga. Prawdziwego Boga prowadzi do śmierci. I, yy, I wydaje mi się, że ten sposób to jest taki sposób zupełnie niespodziewany, taki sposób, który w ogóle by człowiekowi nie przyszedł do głowy, tak jak walczyć ze złem. No, walczyć ze złem stosując dla niego zło yy, albo siłę większą niż to zło, żeby pokonać to zło. Tymczasem Jezus mówi: Ja będę walczył ze złem ale w inny sposób. Wezmę jakby całą tą siłę zła na siebie. No i biorąc tą siłę zła na siebie, Jezus umiera. I e, tak, na, tak zacząłem sobie też zadawać pytanie, czy Jezus mógł zostać na krzyżu, e, tak, czy Jezus mógł zejść z krzyża. E, i, I zobaczcie, że jakbyśmy sobie zadali pytanie, czy Jezus miał siłę, żeby zostać na krzyżu, e, to tutaj wydaje mi się, że w przypadku Jezusa to jest pytanie o wiele... Bardziej sensowne, tak? bo on, on tak naprawdę, mając możliwość zejść z tego krzyża, mając możliwość pokonać wszystko, on tak naprawdę nie korzysta z tego i pokazuje, że on ma moc zostać na tym krzyżu, żeby pokonać śmierć w zupełnie inny sposób. I yy, przychodzi mi tutaj, przychodzą mi na myśl tutaj dwa fragmenty, i Paweł, za chwilę będę chciał zadać sobie pytanie, bo Ty jesteś ekspertem tutaj w tych sprawach. Pierwszy fragment, który mi przychodzi do głowy, to jest, to jest z listu do Hebrajczyków. I on pięknie się wpasowuje w taką, wydaje mi się, to już Paweł skoryguj mnie później, jeśli uznasz, że trochę tutaj y, mieszam, ale on pięknie mi wpasowuje się w Twoją serię na temat bytów duchowych na Biblio-Uniwersytecie. Y, z listu do Hebrajczyków, drugi rozdział, 14 i 15, werset jest coś takiego. A ponieważ dzieciom przypadł udziale i wykli, y, on również miał w nich udział. Aby przez śmierć, tu mowa o Jezusie, tak? Czy Jezus ma udział w ciele, w ciele i we krwi? Aby przez śmierć, czyli tutaj mowa jest o jego śmierci na krzyżu, pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Czyli tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, że śmierć Jezusa, właśnie. Śmierć staje się czymś, co pokonuje diabła. No i teraz pa, moje pytanie do ciebie: no bo na krzyżu, no jakby pokonują, znaczy, krzyżuje Jezusa Imperium Rzymskie, a nie diabeł. Czy to w jakiś sposób gdzieś się wiąże z tą, z tą Twoją serią, czy z tym, z tym Twoim takim spojrzeniem na Biblię, które mówi właśnie o o szatanie, który gdzieś tam kieruje różnymi wydarzeniami. Mm -hmm. No ja lubię ten fragment dlatego, że on wyrywa nas myślę z takiej już można się trochę obyć z tym podejściem, że śmierć Chrystusa przede wszystkim ma ten kontekst naszego grzechu, naszej niesprawiedliwości, tego, że zasługujemy na potępienie, ale przez to, że wierzymy w Chrystusa i on umarł za nas zmartwychwstał, możemy być zbawieni od naszych grzechów. I to zdecydowanie jest prawda, i Nowy Testament uczy tego w wielu miejscach, ale to nie jest wszystko, czego Nowy Testament uczy. I ten werset właśnie mówi o tym, co myślę, że łatwo zgubić że poprzez grzech ludzie stają się niewolnikami diabła ze względu na swój strach przed śmiercią. I z tego też nas Chrystus wyzwala. Więc to jest bardzo interesujące. I myślę, że jedna rzecz to jest zrozumienie w ogóle, co Nowy Testament mówi na ten temat, a druga rzecz to jest próba poukładania sobie tego, bo nawet jeśli zrozumiemy dokładnie, co to, że Chrystus faktycznie pokonał tych i tamtych, tak? Jest ten werset z Kolosan, który też tam chciałeś przytaczać, tak? Że rozbroił z nas wiec, się, tak, i tak, tak, ładnie no. na, na krzyżu i powiódł je ze sobą, w którym mówię. No to, to, że to wiemy, to jest jedno, ale i w jaki sposób, jaki mechanizm tam zadziałał? No myślę, że to już jest trudne i tutaj jest bardziej spekulacja, w jaki sposób miałoby to zadziałać. Natomiast zdecydowanie apostoł Paweł mówi też, że gdyby władcy tego świata Poznali, tak, co się dzieje, to nigdy nie ukrzyżowaliby pana chwały. No i trudno, żeby on mówił o ludziach, tak? ponieważ ludzie są benefi beneficjentami tego. Natomiast kto nie jest no duchowe moce ciemności. No i oczywiście tak jak mówisz, już, już całą serię się udało nagrać tutaj nie całą jeszcze, ale na Bibliowersytecie, przynajmniej na ten moment nie całą tak. o tych bytach duchowych, o tym związku szatana z, z tymi zwierznościami, władzami, książętami narodów, tak, wiele tekstów biblijnych w Starym Nowym Testamencie mówi na ten temat. Ale myślę, że najciekawsze jest to, co dzieje się w Ewangeliach, bo mm, przychodzi mi na myśl przede wszystkim Łukasz i Jan, ale chyba najbardziej Jan. On rysuje taką ciekawą scenerię, że yy, yy, proces Chrystusa zaangażowane są trzy strony. Pierwsza strona to jest naród żydowski, do którego Chrystus przyjdzie jako messiarz, którego odrzuca. Yy, druga strona to są poganie, yy, którzy według tej biblijnej narracji znajdują się pod tą władzą tych zwierzchności i władz tych bytów duchowych, tak którzy właśnie są tym narzędziem, którym Żydzi się posługują, żeby, żeby Chrystusa ukrzyżować, ale co ciekawe, to nie wszyscy, ponieważ Jan wyraźnie zaznacza obecność kogoś jeszcze, a mianowicie obecność szatana, który wchodzi w Judasza i prowadzi Chrystusa jako oskarżyciel właśnie na ten sąd, tak? I Chrystus jest osądzony i cała ta rzecz tutaj, o której że on bierze na siebie całe to zło, ma sens tylko i wyłącznie dlatego, że on nie jest w żadnym stopniu tego zła winien, tak? Gdyby ktoś poszedł i po prostu przyjął sprawiedliwą karę, no to co najwyżej moglibyśmy go pochwalić, że, że tutaj moralny człowiek rozpoznał swoją winę, tak? Ktoś etyczny i przyjął tą karę, a Chrystus jest sprawiedliwy, a mimo to pozwala y, temu złu się zmiażdżyć. I, i przez to, że, że to zło zmiażdży kogoś, kogo nie ma prawa zmiażdżyć, ono zostaje w jakimś sensie pokonane. Jest taka scena zaraz przed tym ukrzyżowaniem u Janach, że Grecy przychodzą, poganie do Chrystusa i Chrystus na ich prośbę o spotkanie w ogóle gdzieś nie wchodzi w tą dyskusję, ale mówi, że to jest znak tego, że teraz odbędzie się sąd nad tym światem i władca tego świata będzie wyrzucony precz. Tak? Dlaczego? Ponieważ Chrystus zostanie zabity, potem zmartwychwstanie i szatan utraci swoją władzę, tak? Nad narodami, nad ludźmi, dużo można o tym mówić i też już wiele opowiedziałem w innym miejscu tutaj, na Bibliowersytecie. ale myślę, że to są takie właśnie myśli, które, które warto tutaj dorzucić. Mm -hmm. e mnie też tutaj to, te takie przemyślenia ciągną w, dalej w stronę takiej zachowania i etyki, bo wydaje się, że wielokrotnie ta postawa Jezusa i to Jego zwycięstwo, właściwie ten sposób, w jaki odnosi On zwycięstwo nad ciemnością, czyli nie tyle, że z nią walczy, a jakby w pewnym sensie się jej poddaje i później zmartwychwstaje. Tak tutaj to poddanie jakby ono... No, ono bez zmartwychwstania nie byłoby zwycięstwa. Natomiast następuje zmartwychwstanie i ono okazuje się zwycięstwem, ale to pokazuje, mi pokazuje, że taki fragment jest w Ewangelii Marka 10, rozdziale 45 w wersecie, że uczniowie toczą walkę o to, kto tam ważniejszy, kto powinien mieć większą władzę w Królestwie Bożym. I wtedy Pan Jezus mówi, że powinniśmy być sobie nawzajem sługami. Kto chce być większy, niech będzie sługał, i wtedy on mówi, właśnie tutaj jakby wykorzystuje do uargumentowania tej postawy swoje dzieło, bo mówi, że przyszedł Syn człowieczy nie po to, żeby mu nie po to, żeby mu służono, ale po to, żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Czyli tak jakby dzieło krzyża, które z jednej strony jest wyłącznie zarezerwowane dla Chrystusa tylko Chrystus może dokonać tego dzieła krzyża. Ale to dzieło krzyża niesie ze sobą nadzieję zmartwychwstania, czyli ono zwycięża dlatego, że Chrystus poddał się, ale zmartwychwstał, staje się taką zachętą, takim przykładem do tego, że jeśli wy w zachowaniach między sobą będziecie przyjmowali podobną postawę, to tak jak zwycięstwo, którego Jezus dokonał na krzyżu jest wspaniałym zwycięstwem, tak i ta wasza postawa będzie przynosić zwycięstwo. I zacząłem sobie myśleć, że, że bo to tutaj mówimy o takich wzniosłych tematach, jak tam jakiś krzyż i tak dalej, na no, nikt z nas na krzyżu mam nadzieję, nie zawiśnie. Ale generalnie jak sobie patrzymy na, na inne fragmenty, no to Pan Jezus, czy, czy na przykład apostoł Paweł, mówi, że bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie, i on tutaj później cytuje, który chociaż był w postaci Bożej, tak i. Nie upierał się zachwianie, przy tym przyjął postać sługi. Paweł zachęcając, Paweł tutaj zachęca do prostych rzeczy: do pokory, do jednomyślności, do miłości, do kochania drugiego człowieka, do dbania o siebie nawzajem, uważania drugich za wyższych od siebie. Czyli to wzniosłe dzieło krzyża można przełożyć na takie proste zachowania w codziennym życiu. Także, że będę szanował innych, że będę uniżał się, że będę. Nie wiem, wysłuchiwał innych bardziej niż siebie, dbało innych bardziej. Takie, taka pierwsza rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, to właśnie taki etyczny wymiar, taka etyczna zachęta w tej śmierci y, Chrystusa. Że, że zmartwychwstanie, śmierć, uniżenie Chrystusa i jego późniejsze zmartwychwstanie stają się jednocześnie taką zachętą: unisz się, żyj w pokorze, a tak jak Chrystus, y, zwyciężysz. Y, to taka pierwsza rzecz. A druga rzecz, to, to, to wydaje mi się, i to Paweł, ty więcej będziesz chciał tutaj w, w swoich obserwacjach powiedzieć, to to, że zastanawiałem się, skąd czerpać siły do takiego życia. No bo w pewnym sensie zachętą jest to, że ktoś coś zrobił wzniosłego i tak dalej. No patrzymy na wiele osób, i staje się to jakąś tam motywacją do działania możemy, jeżeli ktoś ma silną wolę, to, to może czerpać jakąś taką fajną zachętę z tego, co ktoś tam gdzieś robi. Ale wydaje mi się, że wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa i Jego mową o tym, że kiedy zmartwychwstanie, to stąpi Duch Święty, dzieje się tutaj coś innego, coś głębszego, że jakby człowiek zyskuje pewną siłę do życia nie pochodzącą z Niego samego siłę pochodzącą właśnie z, z Ducha Świętego i wtedy te postawy, które są, były charakterystyczne dla Jezusa, kiedy żył tutaj na ziemi, w pewnym sensie wydaje się, że trochę łatwiej nam przychodzą, tak, bo one jakby nie jesteśmy pozostawieni sami w sobie w wykrzesywaniu z siebie sił do tego, żeby tak żyć, ale ta siła pochodzi od od Zmartwychwstałego Chrystusa i tego Ducha, którego On udziela. No... Także ty też też o tym więcej powiedzieć, więc myślę, że może jeszcze później trochę wrócimy do tematu. Bo z tego co mówiłeś, to też masz niesamowite odkrycia na temat, na temat pewnych tekstów zmartwychwstaniowych, więc. Wiesz, się... Myślę, że myślę, że zanim jeszcze te teksty zmartwychwstaniowe, to jedna rzecz tutaj fajna zauważyłeś. To, co powiedziałeś o tym naśladowaniu Chrystusa. Mi się wydaje, że często myślenie jest takie, że Chrystus, panowanie panowaniem. Ale kiedy przyszedł tutaj, to on nie przyszedł panować, on przyszedł służyć, a panować przyjdzie kiedy indziej. I rozdziela się jakoś te dwie rzeczywistości od siebie, pomimo że ukrzyżowanie Chrystusa w Ewangeliach jest zaprezentowane jako jego koronacja. On dostaje koronę, tak, jest ubrany jak król, dostaje napis, że jest królem, no i my tego nie widzimy. Widzimy tą prześmiewczość, bo to jest zrobione jako prześmiewczość przez, przez tych ludzi, którzy są oprawcami Chrystusa, ale oni przez to wyrażają prawdę, że Chrystus w ten sposób panuje. I to jest bardzo ciekawe, że Chrystus y, służąc, uniżając się, to nie była jego przerwa od panowania. To był ostateczny wyraz tego, na czym jego panowanie polega. I przypomina mi się ta scena, jest w Twojej z kolei ulubionej Ewangelii, ze względu na Twój doktorat Ewangelii Marka, kiedy przychodzą ci uczniowie i pytają, y, albo al al raczej proszą, Panie, spraw, żebyśmy w Twojej fale siedzieli jeden po lewej, drugi po prawej stronie. I wiadomo, to się dzieje w tym kontekście, gdzie Chrystus zapowiada swoją śmierć, a oni wszyscy są wciąż zafiksowani na tym, sposobie myślenia, że no, na pewno będzie to takie panowanie jak ten Rzym, tak? Pewnie by się spodziewali tego zejścia z krzyża, o którym mówiłeś. I Pan Jezus odpowiada, nie wiecie o co prosicie. Jest to bardzo fajne, kiedy Marek potem w opisie ukrzyżowania mówi, że a oprócz Niego ukrzyżowano dwóch złoczyńców. Jednego po lewej i drugiego po prawej stronie. Więc jakby okazuje się, jak te miejsca wyglądają. Jak wygląda Chrystus w swojej chwale? Oni myśleli sobie, siedzi na tronie, wszyscy mu usługują, a tu się okazuje, że Chrystus w swej chwale to jest Chrystus wiszący na krzyżu. I on mówi, wy nie wiecie, o co prosicie, tak? Bo te miejsca dostaną się tym, którym zostały przygotowane. I, i faktycznie, później jeszcze tam jest ten kontekst tego Bartymeusza, który, kiedy odzyskuje wzrok, tak, bo ci uczniowie są jak ci ślepcy, to, to czytamy, że poszedł za nim drogą. I jest ten obraz, że właśnie my mamy pójść za Chrystusem, tak? Mamy to panowanie, aby się wyrażać w naszym życiu. I, i, I to nasze zwycięstwo nad grzechem, nad szatanem, nad ciemnością wyraża się właśnie w tym, że radzimy sobie z nim tak jak Chrystus. I tutaj myślę, ta prawda o zmartwychwstaniu, która, która jest taka pouczająca bardzo w tym kontekście, w tym etycznym wymiarze, myślę jest taka, Tutaj krótko, Jan Ewangelista bardzo ciekawie zestawia ze sobą wstrzeszenie Łazarza i zmartwychwstanie Chrystusa. Tak? Wstrzeszenie Łazarza jest tym siódmym, ostatnim, kulminacyjnym znakiem, który jest w Ewangelii, tam Chrystus czyni siedem znaków. I ono jest tak opisane, no już samo powrót do życia, tak kojarzy się z tym zmartwychwstaniem, który jest na końcu Ewangelii, ale tam jest takich kilka rzeczy wspomnianych w tym opisie, które Jan mocno podkreśla. On podkreśla to, że Chrystus specjalnie czekał żeby przyjść w konkretnym momencie, żeby wskrzesić Łazarza. On mógł przyjść wcześniej i tak jakby przyszedł, już by Łazarz nie żył i mógłby go wskrzesić, ale on czekał i przyszedł czwartego dnia. Że jest czwarty dzień i Łazarz leży w grobie. I Chrystus woła, kamień jest zasunięty, tak? I Chrystus musi go zawołać, żeby on dopiero wyszedł i kiedy Łazarz wychodzi, no to jest obwiązany tymi wszystkimi płótnami. I taką ciekawą rzecz Jan zaznacza, że ma puste ciąż na głowie ten Łazarz, tak? A potem w opisie zmartwychwstania okazuje się, że pierwszego dnia po szabacie, czyli trzeciego dnia, przychodzą kobiety i widzą, że kamień nie jest stojący na grobie, jak w przypadku łazarza, ale jest odsunięty. Mało tego, okazuje się, że nikt Chrystusa z grobu wymowywać nie musiał, bo sam z niego wyszedł, a świadectwem tego jest to, że ta sama chusta, którą Jan wspomniał w opisie łazarza, która była wciąż na jego twarzy, jest leżąca nawet osobno niż płótna i zwinięta, tak? że on zdjął to z siebie, stał i wyszedł. Więc Jan pokazuje pewne podobieństwo, ale też różnicę między, między tym strzeszeniem i zmartwychwstaniem. I myślę, że teraz, w tym kontekście, co powiedziałeś, ważna będzie ta różnica. Że wstrzeszenie Łazarza i zmartwychwstanie Chrystusa to nie jest to samo. Na czym polega różnica? Jakbyśmy sobie wyobrazili linię życia człowieka właśnie, właśnie jako taką z czasu, to załóżmy, że żyje sobie człowiek i tu przechodzi śmierć. I on umiera. Jest martwy. I teraz czym jest to wstrzeszenie Łazarza? Jest powrotem do życia ale kiedy patrzysz przed siebie, tak, tamtą stronę, to co wciąż widzisz? Wciąż widzisz śmierć, ona będzie wcześniej, ona będzie później, ona jest nieunikniona. Natomiast zmartwychwstanie, które tutaj ma miejsce, tak, to ciało Chrystusa jest inne, moglibyśmy dużo na ten temat mówić. Yy, dochodzi do śmierci i idzie dalej, tak? Zmartwychwstanie nie jest powrotem do życia, ono jest przejściem przez śmierć. I kiedy przeszliśmy przez śmierć i patrzymy przed siebie, tam już nie ma śmierci. To jest inne, to jest nowe życie, to jest nowe stworzenie. I myślę sobie, że, że to wezwanie, do którego jesteśmy, to do czego jesteśmy wezwani, polega na tym, że jako ludzie grzeszymy, żyjemy nieodpowiednio. Tak, w różnych naszych rolach, które podejmujemy, jako, nie wiem, ojciec, pracownik, uczeń w szkole, szef pracy i tak dalej, dopuszczamy się różnego rodzaju zła. Tak? I teraz takie wskrzeszenie to byłoby przebaczenie nam tego zła i powiedzenie: No dobra, tutaj Tomek, nagrzeszyłeś, narobiłeś złych rzeczy, wracamy cię troszkę do tyłu grać sobie znowu, ale ty jesteś wciąż tym samym starym Tomkiem, który wciąż będzie robił te same rzeczy i pomimo, że ci zostały odpuszczone i tak dalej, no to nie masz tej zdolności być inny. Natomiast ta moc zmartwychwstania, która przemienia ludzi przez Ducha Świętego, o czym jeszcze zaraz, polega na tym, że teraz ty jesteś nowym człowiekiem i ty możesz być nowego rodzaju Tomkiem, nowego rodzaju szefem, tatą, bratem, wujkiem, ciocią, tak, uczniem w szkole i tak dalej, kimkolwiek nie jesteś, yy, dlatego, że nawet jeśli... Tak, grzech w życiu chrześcijanina się zdarza, oczywiście, natomiast to jest zupełnie nowy rodzaj życia. A skąd ta moc się do tego bierze? No właśnie stąd, że ten sam duch, który wskrzesił Chrystusa z martwych, jaka to musi być przepotężna moc, tak? Mieszka w wierzących i uzdania ich do tego, żeby to ich życie było właśnie tym życiem zmartwychwstałego Chrystusa. Więc tutaj widziałbym taką ciekawą paralelę, właśnie związaną z tym etycznym wymiarem chrześcijaństwa, związanym z martwychwstaniem. No, to w chrześcijaństwie dla mnie to jest takie niezwykłe, że nie. chrześcijaństwo nie zostawia człowieka samego z zestawem zasad, które trzeba wypełnić, tylko bardziej jakby pokazuje albo daje właściwie moc, tak, przemienia człowieka do tego, żeby ten człowiek żył inaczej. I teraz. W momencie, kiedy mamy powiedzmy, mamy religię, która mówi, że masz pewne rzeczy robić, tak masz kochać, masz przebaczać, masz robić tak czy śmak, to chrześcijaństwo mówi nie masz, tylko możesz. Tak? W Chrystusie po prostu właściwie po prostu żyj tak, jak zostałeś do tego stworzony na nowo i właśnie ten aspekt nowego stworzenia. To tak muszę to dodać, bo to jak zawsze, zawsze gdzieś lubię to dodawać, że generalnie jesteśmy tacy przekonani, że teologiczne w Nowym Testamencie to są listy Pawła, także tam jest głęboka i bardzo rozwinięta teologia. I ona rzeczywiście jest rozwinięta na zasadzie sposobu jej prezentacji jest, jest inna niż w Ewangeliach. Ewangelie. Przedstawiają głębokie prawdy teologiczne w zupełnie inny sposób, ponieważ one są opowieściami, narracjami, takimi historiami, które są opowiedziane w taki sposób, żeby przekazać prawdę teologiczną w nawiązaniu do e, szczególnie tekstów starotestamentowych. Natomiast Paweł, Paweł wprost powie w drugim liście do Koryntian, w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Tego tekstu nigdzie nie znajdziemy w Ewangeliach. Natomiast to, co teraz mówisz no to jest dla takiego wprawnego czytelnika Ewangelii, jest właśnie takim stwierdzeniem. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Tym bardziej, że właściwie wszystkie, wszystkie te opisy pasji, męki zmartwychwstania Chrystusa zaczynają się takim stwierdzeniem, czy przed nimi ma miejsce ostatnia wieczerza, ta wieczerza paskalna, kiedy Chrystus mówi to jest kielich nowego przymierza. Tak? To jest krew Nowego przymierza, która się za Was przelewa. To jest chleb, to jest moje ciało. Pokazując na nowe przymierze, co z kolei odnosi się do tej zapowiedzi starotestamentowej o tym, że przyjdzie czas, że serce człowieka zostanie zmienione, jakby jego wnętrze będzie, będzie inne. Myślę, że to, to jest właśnie ten, ten etyczny aspekt chrześcijaństwa, który mi tak imponuje i tak no, jest bardzo zachęcający. Tak, to też jest fajnie Ujana podkreślony, ten wymiar nowego stworzenia, bo kiedy zmartwychwstanie ma miejsce w pierwszy dzień po szabacie, mm. tak? I mm. tak, dlaczego? No i cała jest ta debata oczywiście, czy Chrystus został przeżołany w środę, w czwartek, czy w piątek. Yy, tutaj, no, ciężko by było w tym zestawieniu z Łazarzem twierdzić, że Chrystus, skoro Łazarz czwartego dnia zmartwychwstał, no to Chrystus pominię trzeciego, skoro to jest lepsze, tak? Na tych, jeśli chodzi o to, jak ewangeliści zostawiają sobą historię. Ale to jest ciekawe, że jeśli faktycznie tak jest i Chrystus staje przed Piłatem w piątek, to to jest szósty dzień tygodnia, tak? Sobota jest siódmy według ten... I wydaje się, że Ewangelista Jan zestawia to w taki sposób, że, Jan, że stawia yy, yy, piłat człowieka, Chrystusa i mówi, oto człowiek. I w opisie stworzenia, szóstego dnia, jest stworzony człowiek. Natomiast yy, na końcu tego szóstego dnia, Chrystus na krzyżu mówi, wykonało się. Tak samo jak stworzenie zakończyło się po sześciu dniach, tak samo Chrystus mówi, wykonało się. Wykonało się to, na co stworzenie wskazywało, co ono zapowiadało. Tak przyszedł Mesjasz, Nastała pełnia czasu, wykonało się, i teraz co będzie, no będzie szabat. I Chrystus zostaje złożony do grobu. I faktycznie jest ten szabat, on spoczywa w tym grobie. I potem następuje pierwszy dzień po szabacie, czyli niedziela, jakby pierwszy dzień Nowego Tygodnia, i okazuje się, że stworzenie jakby jest nowe, tak? I nawet ten kontekst ogrodu, tam jest taka bardzo fajna scena, że jest napisane, że tam w miejscu, gdzie Chrystus umarł, tak? Był grób, i, i, a ogród, a w ogrodzie grób i tam złożono Chrystusa. I jest ogród, i taki jest z nich. Jest ogrodnik później, tak, ale właśnie chodzi o to, że tak stworzenie skończyło się w ogrodzie, tak? Ten rodzaj, jeden rodzaj uwa kończy się tym Edenem. Jak tam zestawimy te teksty ze sobą, tam wiadomo też, jest pewna dyskusja, ale, ale tak to wygląda mniej więcej. Tak samo to, to stare stworzenie w Ewangelii Jana, mamy oto człowiek, wykonało się, i ogród kończy się tym ogrodem. i Po szabacie w tym ogrodzie grób się otwiera, i jest nowe stworzenie. I Chrystus nie jest już taki sam, tak? Normalnie ludzie nie przechodzą przez ściany, on ma. To samo ciało, albo inne, to samo ciało, tak, ale inne, lepsze, bo to nowe ciało, które już nie umrze, którego już śmierć się nie tyka i, i, i które jest przemienione. No więc ten obraz nowego stworzenia jest w Ewangeliach, tak jak mówię bardzo mocny, z tym, że wyrażony w inny sposób, i mi się wydaje, że z pewną głębią, kiedy spotkałem się z takim cytatem, że traktujemy czasem Ewangelie i te historie, które są w Ewangeliach, jako takie. Historyki, które mają wyrazić pewne prawdy teologiczne, które można by wyrazić, no tak naprawdę, nawet jednym zdaniem. No, ale pan Jezus chciał historyjką, na przykład, albo ewangeliści chcieli historyjką. Ale wydaje mi się, to był autor książki jednej, który chyba, świat według Hollywood, tak, taki tytuł, ma, ta książka mówi, to nie jest tak. Y, tych praw nie da się tak głęboko wyrazić inaczej niż przy pomocy historii. Jak się je wyrazi jednym zdaniem, to się je od razu spłyci, i to nie jest ta głębia, która dotyka człowieka. Myślę, że w rozważaniu tych wydarzeń w Ewangeliach jednak ta głębia jest. Hmm. No, już tematy się cisną, kolejne na, na myśl. Ym, ostatnio taka świeżutka książka e, Pitera Williamsa na temat genialności Jezusa y, w oparciu o głębiej i wielowarstwowość y, przypowieści o, y, o y, synu marnotrawnym. On tam próbuje właśnie udowodnić, y, że nie można y, ułożyć takiej przypowieści, nie będąc geniuszem. No, ciekawa, ciekawa taka podejście w ogóle do jakby um, uargumentowania tego, że Jezus jednak miał coś w, siebie, w sobie z Boga, no, był Bogiem. Ale jeszcze jedna rzecz mnie tak, ciągnie mnie w tą stronę, żeby tutaj, Paweł, jeszcze trochę pogadać. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać. Tak, nawet. E, bo, bo, ciągnie, to tak idźmy. Y, Łukasz, y, ostatni rozdział, 24 rozdział, y, zaczyna takim stwierdzeniem podobnie jak Jan, pierwszego dnia tygodnia. Myślę, że tu już żeśmy sobie trochę wytłumaczyli, co ten pierwszy dzień tygodnia może, może znaczyć. Pięknie, żeś nam to tutaj wyłuszczył. Ale Łukasz właśnie, Jan też, Łukasz trochę inaczej, ale też ciągle kładzie nacisk na to, że tam to ciało Jezus miał. Co nie, że, tak. że tam no Najpierw, że tam łamał chleb, no to jeszcze tam pół biedy, tak? No później, już tam pod koniec, w tej takiej, powiedzmy, tam spotyka się z uczniami, mówią, że to duch, nie wierzą, to mówi to dotknijcie, tak? Dotykają, próbują, jeszcze też nie są do końca przekonani, no to w końcu, jak żeby ich przekonać, tak ostatecznie to mówi, dajcie mi coś jeść. No i wtedy okay. zaczyna jeść. Po co to wszystko, jakby, jak ty to widzisz? Po co, po co taki duży nacisk, żeby pokazać, że że Jezus miał ciało po zmartwychwstaniu. Tak, tym bardziej, że Łukasz akurat tą historię zamieścił. Tak Wiemy, że wiele historii ewangeliści nie zamieszczają, ponieważ znamy je z innych Ewangelii. Tak? Nie ma w jednej, w drugiej jednej. Więc było jakoś dla niego ważne, żeby podkreślić tą cielesność, tak jak Jan tu powiedziałeś, ale właśnie to jest ta scena, tak że myśleli, że to był duch. No i dał im Chrystus ku temu powody. No Staje nagle pośrodku środku, Nikt nie widzieli, jak wchodził, no to pomyśleli, że pewnie duch, A on mówi, no duch nie ma, ciała, tak? Notkniecie mnie, dajcie mi rybę, no i je, oni patrzą tam pewnie z daleka, tak? I widzą, jak je wobec nich, no i pokazuje, że faktycznie ma to ciało. I, I oczywiście to ciało nie jest takie samo, ale jest to o tyle, myślę, istotne, szczególnie w naszej kulturze, że wydaje mi się, że nasza kultura i niestety wielu ludzi w kościołach myli zmartwychwstanie z, ze śmiercią, albo raczej chciałbym powiedzieć definicję zmartwychwstania z definicją śmierci, ponieważ jak czasem wydaje mi się, że ludzie rozumieją zmartwychwstanie, że jeśli umrze człowiek fizycznie, to jest życie wieczne i to nam dowodzi zmartwychwstanie. Jest życie wieczne, czyli że nasza dusza albo duch udaje się do Boga i żyje sobie tam dalej czy gdzieś yy, i że to jest zmartwychwstanie. To nie jest zmartwychwstanie, to jest definicja śmierci, że umiera ciało, ale duchowy, duchowa część człowieka, jakkolwiek jej nie nazwiemy, żyje sobie nadal. Yy, I yy, i, i te... sorki życiowe, ale generalnie w tamtych czasach ludzie tak samo wierzyli, tak? To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś tutaj powiedzmy odkrywcami jakiejś tam nowej rzeczywistości. Ludzie wierzyli, że ten człowiek w tej formie duchowej po śmierci żyje, tak? Więc... Tak, I ewentualnie te powiedzmy powroty tych osób w jakiejś tam, w jakiejś postaci duchowej, no były gdzieś tam odnotowywane. Tak, tak. Andy Wright mówi, że Grecy mieli wiele słów na nazwanie życia po śmierci i zmartwychwstanie nie było jednym z nich. Ja kiedyś byłem na pogrzebie w jednym kościele i tam ksiądz opowiadał o zmarłym i potem różne rzeczy mówił na, na ten temat. I słuchałem cały czas tego, co on mówi, i miałem takie dziwne wrażenie, że w tym wszystkim zmartwychwstanie już jest niepotrzebne. No bo było takie przesłanie: on już jest tam, gdzie powinien być, on już jest w lepszym miejscu, on już jest z Bogiem, on już wszystko ma i myślę to po co jest zmartwychwstanie, jakby, o czym jest zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie, znowu anti-right, jest, nie jest życiem po śmierci. Zmartwychwstanie jest życiem o życiu po śmierci. Co to znaczy? Że jest śmierć, potem jest po niej życie, tak, duchowe, tak, duchowa część człowieka żyje nadal, ale po tym życiu duchowym jest jeszcze jedno życie, mianowicie powrót do ciała, tak, nowego, przemienionego, ale ciała fizycznego i to jest zmartwychwstanie, tak. I on cytuje Plutarcha, który mówi takie słowa: Wszyscy jesteśmy tu obcymi i wygnańcami, tu na świecie. Dusza jest wygnańcem i wędrowcem, który opuścił niebo dla ziemi i życia na ziemi. Jest jak na wyspie, smaganej przez morza, uwięzionej w ciele, jak ostryga w muszli. Ona się musi wyzwolić. On tam dalej mówi: Jak tam Sokrates fajnie ma już, że, że już poszedł do tego nieba. I y, wielu ludzi, wydaje mi się, i wielu chrześcijan, mogłoby przyjąć te słowa jako definicję tego, w co oni wierzą. I to jest zaprzeczenie tego, czego uczy nas Nowy Testament o zmartwychwstaniu. Dlaczego? To jest greckie myślenie. Myślę, dlatego Łukasz to podkreśla, że w zderzeniu z tym greckim światem, no ta myśl jest bardzo kontrowersyjna. Apostoł Paweł, kiedy się udaje na Areopag i opowiada, no to ci Grecy go słuchają, słuchają i taki fragment Łukasz zapisuje, a gdy wspomniał o zmartwychwstaniu, no to tam część zaczęła go wyśmiewać, tak? Dlaczego? No bo dla Greka zmartwychwstanie jest niedorzeczne. Dlaczego Bóg miałby sprawić, dobry Bóg, tak, żeby ktoś z tego lepszego duchowego świata, no, wracał do tej złej materii, tak? Niedoskonałej. Natomiast to nie jest biblijna wizja. W biblijnej wizji świat, chociaż zniszczony przez grzech upadły, jest dobry. Bóg stworzył go dobrym i on zawsze będzie dobry, choć zniekształcony przez ten grzech. I apostoł Paweł mówi o tej nadziei, że całe stworzenie, ma tą nadzieję, że zostanie odkupione i będzie miało udział w fale tego zmartwychwstania, tak? Mówi tam w fale Synów Bożych, nazywając tutaj chrześcijan. Więc, więc myślę, że to jest bardzo istotny element, żebyśmy zrozumieli, czym zmartwychwstanie jest, a czym ono nie jest, bo było wielu teologów na przestrzeni lat, którzy przyjmowali tą wizję, że tutaj na ziemi jesteśmy po to, żeby pożyć sobie troszkę, a potem zobaczyć, czy trafimy do nieba, czy do piekła. Tak? I w tym toku myślenia nie jest ważne, że Chrystus zmartwychwstał fizycznie. Nie jest ważne to, o czym pisze Łukasz, że on nie był duchem, że on miał ciało. Bo co to za znaczenie? Chrystus mógł zmartwychwstać w sercach swoich wierzących, mógł zmartwychwstać symbolicznie, mógł zmartwychwstać duchowo i wielu takich teologów było, którzy tak twierdzili, no bo to pasuje do tej wizji, że potem on sobie, żył, że, że zmartwychwstanie Chrystusa dowodzi po prostu tego, że jak tutaj umrzesz, to jest gdzieś tam życie po śmierci. Ale nie to mówi Nowy Testament. Nowy Testament mówi nam, że przyjdzie dzień, kiedy Chrystus powróci i wskrzesi ludzi, odnowi całe stworzenie i ono będzie trwać w doskonałym stanie, na wieki, więc to jest skrajnie inna wizja myślę podkreślana tu przez nowy Testament. No taka wizja e, żydowska w pewnym sensie, tak bo Żydzi spodziewali się, że przyjdzie ten nowy wiek i to, to e, stworzenie będzie, będzie odnowione. No zresztą Marta mówi do e, Jezusa, e, kiedy przychodzi właśnie e, do umarłego Łazarza, że No ja wiem, że z martwych stanie, że kiedyś przyjdzie ten czas, rząd z martwych stanie. E, a tutaj Jezus, Jezus wstaje, a, a jakby życie dalej się toczy, tak? Życie dalej się toczy, chociaż już zobaczyliśmy, że to zmartwychwstanie się dokonało, więc, jakby w pewnym sensie możemy powiedzieć, że w Chrystusie mamy ten dowód na to, że to, na co czekamy, to nie będzie takim jakimś tam duchowym światem w chmurkach, nie wiadomo gdzie, ale będzie jak, jak, jakimś rodzajem materialnej rzeczywistości. Co zresztą ciekawie widać, jak popatrzymy sobie na Księgę Objawienia, tam końców Księgi Objawienia, no tam widzimy, że Nowa Jerozolima, która uformowana jest jak złoty sześcian, czyli to miejsce najświętsze w świątyni, czy to miejsce spotkania Boga z człowiekiem wstępuje na ziemię. Czyli tak jakby ten Bóg zaczyna mieszkać, mieszkać na ziemi. E ta ziemia zostaje odnowiona, tak jak powiedziałeś, list do Rzymianus Mroźbiał mówi, że to stałe stworzenie wzdycha, czeka, aż ci synowie Boży się objawią. Więc, więc jest taki bardzo inny obraz myślenia o, o stworzeniu, niż takie po prostu odrzucenie stworzenia, tak, materia jest niedobra, zostawmy ją i, i czekajmy na niebo. Nie, jako chrześcijanie czekamy na właśnie takie życie w odnowionym ciele, tak? No nie takim standardowym jak nasz, ale odnowionym, podobnym, podobnym do Chrystusa. No, dla mnie to to tak z, z, zmienia całkowicie myślenie o tej przyszłości. tak, Łatwiej mi się moim dzieciom na przykład opowiada o życiu w niebie, że, że tam jednak to życie będzie. Bo czasami, tak jak sobie myślimy o tym niebie, to myślimy właśnie o takie duchowe życie aniołki na harfach, gdzieś tam grają. A tu jakoś tak bardziej. Ja to sobie lubię myśleć o tym, że tak wyobraź sobie najpiękniejsze życie tutaj na Ziemi: takie bez grzechu, bez Twoich ułomności, bez słabości, bez nie wiem, złego traktowania innych i bez bycia źle traktowanym. Pomnóż to przez miliard i zaczniemy mniej więcej sobie wyobrażać, co tam może kiedyś będzie, będzie w niebie. Taki piękna, piękny obraz, piękna wizja tego zadaje wartości całości życia człowieka. Ponieważ okazuje się w tej wizji takiej duchowej niebiańskości, tak naprawdę wartość ma to, co jest odcięte od zwykłej codzienności, która służy tylko temu, żebyś miał za co żyć i żebyś miał co jeść, bo tak naprawdę liczy się to, że będziesz śpiewał Bogu, że będziesz tam przed Nim stał całą wieczność i w zasadzie no, ku temu powinieneś się skłaniać. I oczywiście oddawanie chwały Bogu jest czymś wspaniałym, natomiast oddaje się chwała Bogu na różne sposoby. Hmm. Chcę zauważyć, że praca istniała przed upadkiem, tak? W opisie z księgi rodzaju to znajdujemy, co oznacza, że teraz się okazuje, że Bóg nie chce prawdopodobnie tak myślę, myślę, że są dobre przesłanki, by tak, by tak twierdzić, zniszczyć tego te przedsięwzięcia pracy, ale On chce je odkupić. I my już teraz możemy w tej pracy żyć tym, być tym odkupionym pracownikiem, który, który żyje w tym starym wieku, tak? który jeszcze trwa tego starego stworzenia, ma już udział w tym nowym wieku, który Chrystus tutaj już, on się tak włamał do tego wieku, tak? Poprzez to zmartwychwstanie Chrystusa. I żyjąc tutaj, ze wszystkimi ograniczeniami z tymi związanymi, yy, możesz być tym pracownikiem nowego stworzenia, tak? Tak jak mówię, możesz być ojcem, tak? Tatą. Możesz być yy, tam, nie wiem, szefem w firmie. Możesz być uczniem w szkole, który już przejawia te cechy nowego stworzenia, no bo masz tego ducha, który cię zmienia, i uznania do tego. Natomiast jedną rzecz tu mu chciał jeszcze powiedzieć. Ostatnio zwróciłem uwagę w liście do Tesaloniczan, jak myślenie tamtych ludzi, do których mówił Paweł, było odwrotne wobec naszego. Bo apostoł Paweł, kiedy pisze do nich o, o tym, że martwią się, że pewni ludzie umarli i nie dożyją przyjścia Chrystusa, to on pisze taką ciekawą rzecz, że on nie mówi, że ci, którzy umarli, my myślimy tak: ci, którzy umarli, są już bliżej. Tak? Oni są już w tym lepszym miejscu i tak dalej, więc oni nas pewnie wyprzedzą do, do, do tej chwały. Ale Paweł nie mówi, że ci, y, którzy umarli, spokojnie, spokojnie oni was nie wyprzedzą. Paweł tak nie mówi. Paweł mówi w drugą stronę: spokojnie, spokojnie, my nie wyprzedzimy tych, którzy umarli. Więc według w, w myśleniu przynajmniej tamtych ludzi, cokolwiek do nich mówił Paweł, y, to oni nie oczekiwali tego właśnie znalezienia się gdzieś tam w niebie, tylko oczekiwali przyjścia Chrystusa tutaj. I dlatego. Paweł mówi, słuchajcie, wy będąc tutaj, którzy byście dożyli przyjścia Pana, nie wyprzedzicie tych, których Pan przyprowadzi razem z nim, no bo właśnie wskrzesi ich i przyprowadzi, ale pokazuje mi to, jak ci ludzie myśleli, tak, słuchając nauczania apostoła Pawła, że kto ma bliżej? Ci, którzy już umarli są w duchowym świecie, jak nam się wielu dzisiaj, myślę, chrześcijanom zdaje? No, no nie, bliżej do tej finalnej rzeczywistości mają ci, którzy wciąż żyją, ponieważ ta rzeczywistość przychodzi tutaj, a nie, tutaj, my się tam, więc to jest zupełnie inny... Zupełnie inny kierunek. Tak. No i w, takich, w takim kontekście te wszystkie, wszystkie zachęty Pawła, na przykład z Kolosan chyba, czy z Efezjan, wszystko cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą, one nabierają całkiem innego znaczenia. Tak? No wszystko to znaczy, że jak nie wiem, idę do pracy, zmywam naczynia rozmawiam z dziećmi, czy, czy, nie wiem, z żoną, czy jakkolwiek. Wszystko to już tutaj ma, mm, mogę czynić na, na Bożą uchwałę, tak? No bo jakby wszystko, tak? Każdy element mojego życia jest, jest wartościowy, jest tą służbą dla Boga. Masz I... całodniowe nabożeństwo, jeśli robisz to tak, jak to się Bogu podoba. Najprostszą rzecz w swoim życiu, bo Bóg chce to wszystko odkupić i nie zdziwię się, jeśli wiele z tych rzeczy będzie miało dostosowanie, kiedy będzie ten czas, jeszcze Chrystus powróci i stanie nowe stworzenia. Mm -hmm. No właśnie. Także myślę, że czas powoli kończyć nasze tutaj rozmowy. Ale bardzo się cieszę, że mogliśmy sobie tak porozmawiać, bo okazuje się, że ta śmierć jest ma w stanie Pana Jezusa no, głębia niesamowita. Myślę, że moglibyśmy tutaj długo rozmawiać o tym. Co tam, się, co tam się zadziało i pewnie jeszcze nie jedna rozmowa na bibliowersytecie nam się zdarzy przy okazji Wielkiej Nocy, o tym, czego dokonał dla nas Jezus na, na krzyżu. Myślę, że z naszej strony chcielibyśmy was zachęcić do tego, żebyście podjęli taki trud, może takie wyzwanie do tego, żeby po prostu zastanawiać się nad tym, pomyśleć sobie gdzieś poddać to takiemu rozważeniu w modlitwie, czy w jakiejś takiej zadumie nad Słowem Bożym, z, takim, z taką prośbą, z takim zapytaniem do Boga skierowanym, pokaż mi więcej, co ten krzyż znaczy, co, co ja mogę z tego krzyża mieć na dzisiaj, tak? jaka lekcja, jaka myśl, jaka moc działająca właśnie w zmartwychwstałym Chrystusie może zadziałać we mnie. Tego, byśmy wam chcieli życzyć jako bibliowersytet tutaj z okazji właśnie świąt Wielkiej Nocy. Nie po to, żebyśmy mieli większą głowę teraz od znajomości kolejnych, wspaniałych motywów i idei biblijnych, ale właśnie po to, żeby to była taka motywacja. I myślę, że świadomość mimo wszystko lepsze zrozumienie, jak coś działa, przekłada się na lepsze używanie tego. Więc lepsze zrozumienie tego, co Chrystus dla nas dokonał i jaki to ma na nas wpływ. Myślę, że zdecydowanie nie zostanie w tej sferze intelektualnej, ale przełoży się na nasze życie, które będzie się bardziej Bogu podobać, będzie bardziej bliskie temu, właśnie, jakim Bóg chce nas widzieć podobnymi do jego syna. Zatem jako zespół Bibliowersytetu w imieniu nas wszystkich, choć jest nas dwóch tutaj tylko, ale jest nas więcej, którzy pracują nad tym wszystkim, chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego. Bo Chrystus z martwych wstał. Do zobaczenia, trzymajcie się.